Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Konopny Łeb. Dzisiaj chcę Wam zaprezentować, moim zdaniem, trzy najbardziej terpenowe olejki, jakie do tej pory miałem okazję spróbować, przetestować, zrecenzować, także zaczynajmy! Odlecieć i mnie wszystko gdzie. Do dzisiejszych trzech olejków, jakie chcę Wam zaprezentować, należą olejek od konopnej ferajny, olejek 10%, bardzo terpenowy. Olejek od Satiwell, 15% CBD i 2% CBDA, również bardzo mocno terpenowy, ale różniący się od poprzednika. Oraz nowość na rynku ostatnio, olejek Hipster CBD, naprawdę słodkawy, terpenowy smaczek. Zanim jednak przejdę do pokazania Wam tych olejków i trochę powiedzenia trochę więcej na temat tego, jaki zapach czuję, to musimy sobie troszkę powiedzieć jednak o tym, czym są terpeny i jak działają. Nie powiemy sobie o wszystkich terpenach, bo ich jest naprawdę bardzo dużo i ten odcinek byłby strasznie długi. Jeżeli chcecie wiedzieć coś więcej na temat terpenów, to zapraszam Was do tego odcinka. Natomiast teraz opowiem Wam o tym, jakie są najpopularniejsze terpeny, jakie mają działanie i właściwości. Terpeny to związki, które nadają różnym odmianom konopni niepowtarzalny smak oraz zapach. Znajdują się one w różnych roślinach, nie tylko w konopiach. Do najpopularniejszych aromatów, czyli terpenów, należą linalol, nuty kwiatowe, cukierkowe, cytrusowe. Działanie: przeciwpsychotyczne, przeciwpadaczkowe, przeciwlękowe, przeciwtrądzikowe, uspokajające, przeciwbólowe oraz przeciwdepresyjne. Występuje również w lawendzie, cytrusach, palisadrze oraz kolendrze. Kariofilen, nuta pieprzowa, korzenna, drzewna. Działanie antyseptyczne, antybakteryjne, przeciwgrzybiczne, przeciwzapalne, korzystny wpływ przy zapaleniu stawów, wrzodach, chorobach autoimmunologicznych i innych powikłaniach żołądkowo-jelitowych. Występuje również w tajskiej bazylii, goździkach, czarnym pieprzu i bawełnie. Mircen, piżmowy, ziemisty, ziołowy, z nutami cytrusów i owoców tropikalnych. Działanie uspokajające, relaksujące, uśmierzające ból, przeciwskurczowe, przeciwzapalne oraz przeciwnadciśnieniowe. Występuje również w mango, chmielu, liściach laurowych, trawie cytrynowej i eukaliptusach. Limonen. Smak gorzki, kwaśny, cytrusowy. Działanie poprawiające nastrój, odprężające, przeciwgrzybiczne, przeciwbakteryjne, przeciwnowotworowe. Limonen zwalcza refluks żołądkowy, problemy żołądkowo-jelitowe, kamienie żółciowe, pomaga na depresję i lęki. Limonen występuje również w skórce cytrusowej, rozmarynie, jałowcu i mięcie pieprzowej. Pinen. Smak słodki, sosnowy. Pomaga przy astmie, redukuje stany zapalne, poprawia czujność i pamięć. Może przeciwdziałać efektom THC. Występuje również w sośnie, rozmarynie, bazylii, pietruszce oraz koperku. Terpinolen. Smak drzewny, dymny. Działanie przeciwgrzybiczne, przeciwbakteryjne, przeciwdziałające bezsenności, przeciwutleniające, przeciwnowotworowe oraz uspokajające. Występuje również w jabłkach, kminku, herbacie, bzach, drzewach iglastych. Alfa bisabobol. Słaby, słodkawy, kwiatowy aromat. Wykazuje bardzo silne działanie przeciwzapalne, przeciwbakteryjne i łagodzące podrażnienia. Występuje również w rumianku rzymskim. To pokażmy, jak wygląda olejek od konopnej ferajny. Jak widzicie, to jest pudełeczko. Też na pudełku mamy wypisane, że jest przebadany olejek pod kątem kanabinoidów, terpenów, metali ciężkich, rozpuszczalników oraz pestycydów. To dużo nam mówi o marce i podejściu danej marki do olejków. Mamy też, że jedna kropla to zawiera 5 mg CBD, czyli łatwo policzyć, że cały olejek 10-ml zawiera 1000 mg, bo zazwyczaj na 10, zazwyczaj praktycznie no około na 10 ml jest zawsze 200 kropel. Także łatwo to sobie wszystko policzyć. Olejek wygląda w ten sposób. Jak go sobie otworzymy, to widzimy taki bardzo,
bardzo złocisty kolor. Zapach tego olejku opisałbym na taki bardzo mocno terpenowy, taki konopny, przypominający zapachem może takie właśnie terpeny, które można spotkać w medycznej konopi. Bardzo taki mocny, taki wyrazisty, taki unikalny bym powiedział. Naprawdę jest fenomenalny ten zapach. Co mogę więcej powiedzieć? To powiem wam, jakie przede wszystkim terpeny znajdują się w tym olejku, bo znajduje się ich wiele, natomiast kilka jest takich, które zdecydowanie przeważa w tym olejku, których się dowiedziałem, jakie tam się znajdują. Macie też tą informację na stronie konopnej ferajny. A znajduje tutaj się beta-kariofilen, alfa-bisabobol, alfa-humulen, guaiol oraz neurolidol. Myślę, że kto jeszcze nie sprawdza tego olejku, myślę, że naprawdę będzie zadowolony z działania samego olejku wraz z tymi terpenami, bo czuć różnicę, naprawdę. A z kodem Konopny Łeb macie 10% zniżki na wszystkie produkty od Konopnej Ferajny. Drugim olejkiem, jakim dzisiaj chcę wam zaprezentować, jest olejek bardzo też mocny, bo 15% CBD i 2% CBDA w sobie ma. Jest przeznaczony z myślą o sportowcach, którzy już odbyli swój jakiś wysiłek fizyczny. Mamy w serii sportowej mamy czerwony olejek i niebieski. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej na temat tych olejków, to kliknijcie tutaj. Opisywałem te olejki już kiedyś tutaj na kanale. Natomiast dzisiaj chcę pokazać ten olejek jako taki właśnie olejek bardzo mocno terpenowy, bo również i tym się wyróżnia. No to zobaczmy, jak wygląda. Taka oto buteleczka, bardzo ładna, bardzo wydajna i twarda. Dobra pipeta. Widzicie, taki, można powiedzieć, złotawo-zielonkawy kolor, brunatny nawet bym powiedział. I też czuć zdecydowanie, że ten profil terpenowy, ten zapach terpenowy jest taki mocno ziemisty, taki ostry, gorzkawy w smaku jest ten olejek bardzo. Taki mocno ziołowy. Także jakbym porównywał do konopnej ferajny, to naprawdę czuć różnicę tych terpenów. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej na temat tego olejku, kliknijcie tutaj, tam wam mówię co i jak. Trzecim olejkiem, jakim dzisiaj chcę wam zaprezentować, jest jeden z olejków Hipster CBD. Akurat tutaj mam 5% olejek CBD, który również jest bardzo mocno terpenowy i słodki. Buteleczka wygląda o tak. Również jeśli chcecie wiedzieć więcej na temat tego olejku, zapraszam was do tego odcinka. Tutaj dowiecie się zdecydowanie więcej na temat całej marki Hipster CBD. No, to jest akurat olejek surowy, też taki bardzo ciemny, jak widzicie. Ale terpeny, które zostały tutaj dodane, pochodzą z profilu od OG Kush. W największych ilościach w tym olejku znajdziecie terpeny takie jak beta-kariofilen, limonen, linalol oraz myrcen. Zapach jest taki ziołowo, słodkawo, bardzo mocny. I tutaj w tym przypadku na przykład, gdy wezmę sobie kilka kropel takiego olejku, to ten smak, który zakropliłem sobie, czuję nawet po godzince, nawet do półtorej godzinki, mniej więcej jakoś tak. I czuć również tutaj tą moc terpenów. Naprawdę, jeżeli nie próbowaliście jeszcze do tej pory olejków z mocnym profilem terpenowym, no to zapraszam was do spróbowania. To są akurat te trzy, których ja używam na co dzień, jeżeli chodzi o olejki terpenowe. No i mi się bardzo fajnie sprawdzają. Zdecydowanie dobrze relaksują po ciężkim dniu. Każdy ma coś w sobie unikalnego, a jeżeli chcecie wiedzieć co, to zapraszam was. Tutaj w kanale macie kilka odcinków dotyczących właśnie tych trzech olejków. Jeżeli chodzi o olejki od Satiwell i Hipster CBD, również tutaj na hasło Konopny Łeb macie zniżkę. Na olejki Hipster CBD 5%, a na olejki od Satiwell macie zniżkę 15%. Jeżeli tego jeszcze nie robicie, to zasubskrybujcie kanał i widzimy się w kolejnym odcinku. A w tym tygodniu jeszcze będzie jeden odcinek, może dwa nawet. No i w przyszłym tygodniu i kolejnych będą kolejne odcinki. Co najmniej dwa odcinki tutaj są tygodniowo, a na kanale już jest ponad 160 odcinków. Pozdrawiam was serdecznie, dziękuję za oglądanie i do kolejnego odcinka. Bless!